Cześć, siemano, z tej strony Ferguson Kerr. Witam mnie na kanale w kolejnym materiale, moi drodzy, z Metro Exodus i tam pływa ten wielki sum. Tak przynajmniej wydedukowałem po tym, jak go zobaczyłem. Lecimy dalej. Materiał ostatnio się zakończył, jak się prawie tu zesrałem, jak on na mnie tutaj wyskoczył. Dobra, my idziemy dalej do naszego celu. Czyli idziemy odnaleźć, jesteśmy już bardzo blisko. I na początku, bo przeważnie tylko początek moich materiałów jest oglądany, niech mi ktoś powie, jak ogarnąć ten znak zapytania tam. Ja tam byłem i ja nie umiałem się tam dostać. Kto mi powie, ten będzie super. A my zatem ruszamy dalej do przodu i idziemy odnaleźć tego mechaniczora. Dobra, na razie się rozejrzymy tutaj. Kurde. Jakiś Chris. Dobra, na razie ja tutaj pójdę zebrać po tym gościu, bo jemu się już raczej nic nie przyda. Dobra, tam jest jakiś koleś ewidentnie i może coś od nas będzie chciał, ale ja najpierw chciałbym się rozejrzeć tutaj. Tam jest, widzę, jakaś łódź. Może później do ucieczki dobrze o tym wiedzieć. Tam chyba walczą. Palą się jakieś potwory. Ewidentnie. Tu możemy zejść na dół. Ale czy tutaj będziemy mogli wejść? O, to jest pytanie. Dostał bułę. A tu jest zamknięte. O kurde, tu jakieś dziwne coś. Jakieś nowe rzeczy mamy. Nowa notatka. Nikołaj dłużej już nie może być. Zrozum, trzeba zabrać ten znak, zablokować drogę, cokolwiek. Wciąż napływają ludzie. Ostatnio naopatrzona, napatoczyła się rodzina, która pchała swój samochód przez 6 km. Ja to nie mogłem tak. Najlepiej było po prostu przejść. Trzeba nam paliwa, jeśli mamy przetrwać zimę. Okej, to jakaś cysterna. No dobra, czy... jak ja to mam zniszczyć? Nie chciałbym w to strzelać. Dobra, maska gazowa. Okej, czyli jak to podchodzimy, to się samo rozwala. Dobra, podejść. I to wypuszcza sobie taki dymek. Dobra. Mamy przejście. Tutaj widzę, jest szafeczka. Pozwolę sobie zebrać jej zawartość. Dobra, Artem, przeczołguj się, żeż. O ty! Ała, dostałem bułę. I co, od razu, kurde, jest mi niedobrze? Dobra, tu możemy otworzyć te drzwi. Obstawiam, że tutaj chyba do tego generatora będziemy musieli przyjść później. Mogę zrobić tu. Tam są jakieś znowu typy. Ja coś mam wrażenie, że ja robię to standardowo od tyłu. Dobra, mogę sobie tutaj zapalić, ale niepotrzebne mi to jest. Nie mogę go w żaden sposób odpalić, więc chodźmy. Dobra, to sobie mogę pozbierać, bo to się przyda. Serio? Nie wierzę w to. Dobra, wyszedł na szczęście. Się chciałem połakomić na ten... Noża go. No i padł. Super, że znalazłem nóż do rzucania. Dobra, jest ich więcej. Dwóch. Tu mogę wyjść do góry. Reload. Dobra, za mną nie ma nikogo. Dobra, śpi? Śpi. Dobra, tu już się nie da nabrać na to, nie schodzę po to. Ale obstawiam, że on będzie miał coś dla mnie. Oho! Warto czasem iść tam, gdzie się nie chce. Dobra, mi chyba jakoś jest w ogóle nie do... Dobra, tu widzę, że nie ma za bardzo tego. Tu możemy wejść na górę. O, nożyk. Bardzo miło. Te grzyby jakoś mało zachęcające do zebrania ich, ale mimo to je podniosę. Dobra, tam wracam. Kurde, i zawsze ten dylemat jest, czy iść... O! Nie, nie chcę na drabinę, zostaw. Ja chciałem zobaczyć, czy on coś ma dla mnie do zaoferowania. Tu mogę wyjść
na górę, czego nie chcę jeszcze robić. Wolałbym pójść z tej strony, do końca już to przejść. Stawiam, że to są po prostu alternatywne drogi. Tam jest to puste. Dobra, pójdę tędy. Może mogę już wyłączyć latarkę. No dobra. Tak czy siak znaleźliśmy się w tym miejscu chyba, w którym mieliśmy. Tam są jakieś truposze. Zobaczmy na mapie. Jestem blisko naszego celu. Chyba jednak się podleczę. I cofnę się najpierw. Żeby się upewnić, czy czegoś tutaj nie pominąłem po drodze. Dobra, o, znowu gada gościu. Ej, ty tam na dole. No gościu, do... siema. Auuu. Dobra, my przyszliśmy stąd? Tak. Dobra, ja tutaj muszę przeszukać miejscówkę. Tutaj jeszcze na pewno są jakieś rzeczy do znalezienia. Coś słyszę. Czy to ten SU? Tak, to sobie on tam pływa, dobra. No hello. Dobra. Pozbierajmy na pędziku wszystko, co tutaj można. I ruszamy do tego dziadka. Dobra, tutaj więcej nic nie ma. Żeby mi tylko nic nie wyskoczyło, nie? Jakieś notatki może by się przydały, czy coś? A, tutaj jeszcze nic nie ma. No to nie pozostaje nic innego, jak wejść do góry. Dobra. Tu i tu. Mysz zapalniczki. Ja nie będę tracił gazu. Teraz gaz jest... gaz jest drogi. Ale ewidentnie nie ma tu nic, co mogłoby mi się przydać. Naprawdę? To ja... No dobra. I co dalej? Wiecie co? Ja znowu robię głupią rzecz, a wiecie jaką? Taką, że ja chyba z tym staruszkiem i tak tędy bym tu przeszedł. Dobra, idę do niego. On mi tam... ale już go nie ma. Przetransportował się do bezpiecznej strefy. Dobra, chyba muszę wejść tędy. Wchodzę na tędy na YOLO. Rzucę im tam... dobra, reloada sobie zrobimy od razu. Chodź tu. Chodźcie tu wszyscy. Dobra, idzie ich więcej. Ała! Nie. Ej, ci przechodzą mieciarki. Dwóch zgarnąłem. One head, one... jak to było? Jeden strzał, dwie karetki. Tu jeszcze gdzieś jest boss. Dobra, to na spokojnie sobie wchodzę. Nie boję się ich w ogóle. Byle mnie tylko nie zaszli od tyłu. Co to znaczy V? Aha, dobra, że mogę tu zrobić. Gdzie poszedł ich szef? Czy oni... o! Gziberro! Dobra, tędy chyba się dostanę do dziadka, co? Czy nie? Owszem. Ale zanim to zrobię... na pewno musimy... no i co teraz? Okej, weszliśmy. Bo czy tutaj mogą być jakieś jeszcze rzeczy do pozbierania? Tam jest ten typo... nie mam amunicji! Kurde... chyba będzie lepszy... tu mam pociski na razie, dobra, jeszcze. Gdzie on jest? Kurde, gdzie on jest? Dobra, padł. O, ale dostał chydzika. Dobra, teraz możemy sobie tu spokojnie popatrzeć. Zaskoczy, nie zabije się? Stąd? Dobra, pozbierajmy sobie te grzyby. Właśnie, widzicie. Tu trzeba zbierać, zbieractwo. To jest... opcja do przetrwania. Po co im tutaj ognisko, jak przecież oni nie żyli? No ale...
Idziemy zobaczyć, co tu jest na dole, no co? Ej, wiem, co tutaj jest. To jest chyba to przejście, co mogłem wejść po drabinie, co? Dobra, wracamy na górę jednak. Nie przemyślałem sprawy, że to faktycznie może być tam, no ale dobra. To nam zabroni chodzić. Słyszę jeszcze gdzieś potwora w oddali. Naprawdę tutaj nic więcej nie było? Okej, spadamy stąd. Czy muszę znowu tędy tutaj przechodzić? Owszem. Dobra, idziemy już na spotkanie z tym nieznajomym Kirstem? Kristem? Żeby tylko nie spaść. Podskoczek, pyk, cyk, pyk. Obrót. Lecimy do drabiny. Hop, hop, do góry. Czy pojawią się tu jakieś szczury? Nie mam amunicji. Fuck, 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 fuck. Dobra, podnieśliśmy jakąś. No i spudłowałem. Nie wiem, dlaczego wciskam shift. O ty kurde. Dobra, nie wiem, ile mam amunicji, żebym się zaraz nie wypstrykał. Okej. Dobra, tam raczej chyba nie pójdziemy nigdzie, więc... No idę, sprawdzam, czy nie mam tu jakiegoś ammo. Jak go załatwił. Dobre. Ja tu się jeszcze rozejrzę właśnie. Okej, dostaliśmy trochę amunicji do pompki, więc sobie przeładuję. Napompuję. I możemy powoli iść tam do niego. O, widzicie? I my teraz jedziemy tak czy siak tam. No dobra, no. Jak zwykle pcham się tam, gdzie i tak jest, potem pójdę. Jojo, dobra, dawaj, chodzę. No ty surow, bratka. Aż przyjemno посмотреть, честное слово. Эти-то хуч мутанты, я дело знаю. Если деревенских поймают, то тем сразу... Козак как нить. А ты их как капусту нашинковал. Ну, здорово. Меня Крестом звать. А ты с того провозу, значит? А местные с вами, небось, разговаривать не стали, а? Сразу палить начали? Ну так ясен хрен и дрить их за ногу. Я тут долго уже парюсь. Знаю, чё да как. У них секта тут, а верят, мол, техника старый мир сгубила. Ну и, значит, за техническую грамотность, сам понимаешь, ни разу не привечают. Ну а меня так и вовсе в клетку законопатить хотели. Потро... демона ихнего, не будем прерывать. Сам убивать не побегу. Za satanizm, bo. To trochę jak w drugiej części, jeżeli chodzi o książkę, ci sataniści, co żyli w tej drugiej części metra. Z tymi włóczniami, dzidami, z tą trucizną. A teraz na wschód od namylился. Nie chrzen w tej części strony łowić. Najeździлся. Все города выжжены, а вокруг одни бандиты да нечисти. А там-то за Волгой место немерено. Так получше должно быть. О, jakie to znajome. Ну так и вот, пилил себе мирно, полная дрезина добра, думал торганул по дороге. Чёрта с два, еле ноги унёс. Но, как вы тут нарисовались, появилась у меня мысль, а самому бы ни почём не справиться. Ну а раз вам тоже на восток, то в такой-то компании. Я вашу колымагу, между прочим, бинокль видал. Неясно, как она ещё не издохла. Кстати... Бери бинокль. О, достанем лорнетку. Вот тут покажу. No dobra, czy dostaniemy ją też na, jako na wyposażenie? Byłoby miło. Вон, видишь мост? Вот эта секция вверху должна опускаться. Аварийный механизм. Максимально приближ при помощи, gdy usłyszysz sygnał dźwiękowy. Utrzymaj skupienie na celu, by umieścić na mapie znacznik. Это терминал. У придурков с моста там типа святое место. Все стены размалевали. Царь рыба у них там обитает. Не видите? Идиоты.
Dobra, on mimo... Gdzie wagony w kucie? Это депо бывшее, там сейчас бандюки обосновались. Ну, а где? Там? Да и вокруг ничего так, охота и вообще. Я кругом себе лёжки оборудовал в удобных местах. Так что переночевать, отремонтироваться, патронов набить теперь много где можно. Так что ищи, пригодится. Хотя, конечно, можно и просто у костра ночью пересидеть, хоть согреешься. Dobra, он мне означает, evidentnie? Пойдём, покажу моё логово. Jakieś cele. Czy to wszystko? Widzę, że... To już nie chce mi nic ozna... On mi tam szura stuka. Patrzę. O, dobra, znowu mi coś oznaczyło. Dobra, kolejny cel. Zobaczymy, ile tego będzie na mapie. Już... Dobra. Tu więcej nic już nie oznacza. Jeszcze... Czy gdzieś cyknie? Okej, oznaczyło, ewidentnie. Dobra. Tu już więcej nic nie oznaczyło. Dobra, belornetka. Gdzie on poszedł w ogóle? Ja go nie słuchałem. On chyba zjechał, co? Co ja mam teraz zrobić? No teraz tu jest zablokowane, jak ja mam tam dalej iść? Co? Powiedz tam mi. O kurde. Tu? Dobra. Ja go nie słuchałem, wiecie? O kurde, ile mi pooznaczało celów. No dobra, ale to nie zmienia faktu. Serio, kurwa, to jest takie coś? jak naciśnie się strzał. Jestem w porcie, tak samo jak człowiek, którego szukam. Jego chata znajduje się na dźwigu, więc muszę jakoś się tam dostać, żeby w końcu przekazać mu zaproszenie od pułkownika. Ale... Ale dobra, ale jak ja mam teraz się przenieść gdziekolwiek, co ja mam teraz zrobić, halo? Co? Ktoś coś wie? Mam zginąć? O! Bo on sobie poszedł, a co ja mam zrobić teraz? No, myślałem, że mam... Jak ja mam teraz, kurde... No tam nie przejdę. Ej, coś tu zrobiłem nie tak. No dobra. Nie wiem, a może na mapie jakiś teleport? Ej, bo nie przeczytałem i teraz... Nie, to mi zmienia... Fuck. Pokaż mi tą mapę. Nie wiem, czy mam jakoś... No i dobra, no i się zgubiłem i nie wiem, co mam teraz zrobić. Enter, kurde. Ale dalej mam, widzicie, tutaj jakby... Co mam teraz... Może mam oświetlić to? Nie wiem. No tu nigdzie nie pójdę. Jest drabinka, dobra, jestem debilem. Znowu się cały zgrzałem ze stresu. Dobra, chodźmy. Tu trzeba logowo moje. Ja tu zaraz... Nie dworec, no, tu opasne. Tu to teraz plu. Jeśli ustał, mój dom, twój dom. Ja tak вот сделал, ковыряюсь потихоньку. Если патроны нужны или гранаты, пользуйся, материал вот лежат. Вообще, все, что видишь полезного, забирай. Мне все равно... No, bardzo ci dziękuję, kolego. Давай, coś mogę jeszcze... Dobra, o. Cicho mnie tu. Ja muszę się skupić. Dobra, zobaczmy, ile dostaliśmy rzeczy. Czy będziemy mogli sobie... Wcale jakoś dużo nie dostaliśmy. Dobra, weźmy jeszcze jedną.
Do pompki muszę zrobić amunicję. I trochę do tej. Dobra, musimy wyczyścić broń. Wyczyścimy pompkę, bo jest totalnie brudna. Tom. No i Tom, no. A, mogę wyczyścić do końca, dobra. Okej, więcej chyba nie mamy tutaj rzeczy. Maskę możemy też zrobić. I tu chyba więcej nie mamy już, jeżeli chodzi o... puszki. Ja w ogóle nie rzucałem tym granat ręczny w ogóle. Dobra, nie będziemy tutaj więcej nie tworzyć. On coś tam dalej do mnie mówi, ja w ogóle nie słucham. Dobra, on otworzył sam, chyba będzie... Widzicie? I to jest na 100% Tyrolka. Bierzesz karabin, cypiajesz się i pojechał. Tak, że ciebie ich, думаю, бояться нечего. Czyli ja dopiero teraz będę mógł eksplorować. Tak naprawdę. I ja standard... Teraz możemy dopiero użyć Tyrolki. I dlatego wtedy, na początku lokacji, gdzie ja próbowałem dojść, to nie mogłem nic zrobić. That's all fucking true. Wiek, jak zwolniliśmy. I teraz mamy Tyrolkę, pasek na, z Tyrolki na wyposażeniu. No to jest świetna sprawa. Dobra, czy tutaj jeszcze jakieś rzeczy będę mógł sobie pozabierać? To jest też ciekawe. Te skrzynie widzę, wszystkie pozamykane są. I niczego tu więcej nie widzę. Aczkolwiek tam coś jest interesującego. Aha! Dobra. Czyli teraz będę mógł sobie w końcu patrzeć na mapie. Dobra, mamy tutaj sporo rzeczy. Szkoda, że nie możemy na przykład... O! Mój nasz. Anna nie wychodzi na связь. U kogo jakie myśli? Kto to znaje? Kurde, coś z Anką nie tak. Ona wrodzie anteny won w 200 metrach od Aurora smatrzeć chciała. Co to tam jej pokazało? Антенны. Так, Артём, живо туда. И вообще хватит клювами щелкать. Если натовцы при полном параде не маршируют, это не значит, что... Туристы... Без подбору. Dobra, teraz nam się pewnie zaktualizuje nasze główne zadanie. Tutaj raczej więcej nie mamy co robić, więc prawdopodobnie muszę tak czy siak zaskoczyć tutaj. No i o czym powiedziałem? O tym, że my tutaj tak czy siak się przetransportuje... O, ty... Co mi tu kwiczysz, zasrańcu? Następny idzie. Dobra, ja nie wiem, czy po prostu ja niepotrzebnie teraz tracę tam amunicję. Dobra, tutaj mamy... No, tak czy siak bym i tak tędy przeszedł, no ale dobra. My bad. Spadamy stąd. Idę na łódkę. I teraz dobrze by było przemyśleć, co będziemy chcieli robić. Czy mam mocno cisnąć... Czy oni tu idą? O ty... No i już mam mało życia. Dobra. Tam jest nasze główne zadanie. Ale mamy dużo takich mniejszych. No, trafiam je dalej. Przeczytajmy... Wiecie co, wejdę sobie tutaj. Zobaczmy jeszcze raz, obracam. Dobra, straciliśmy łączność z Anią. Wiem, że potrafi o siebie zadbać bardziej niż większość z nas i pewnie niepotrzebnie się martwi, ale nie mogę udawać, że nic się nie stało, kiedy może grozić jej jakieś niebezpieczeństwo. Jasna miejscowa ludność i zwierzęta nie są dużym problemem, ale wciąż. I więcej nie mamy, nic. Urywa się wiadomość. Więc teraz tak, albo płynąć tam, albo możemy sobie robić tutaj... te główne zadania. Znaczy te główne zadanie. Myślę, że popłyniemy sobie do Anki. O. Dostał, wyrwał kasztana. Jeden strzał. Chodź tu. Ej, na potwory, ona jest potężna, ale tam jest następny. Tak czy siak musimy wsiąść na łódkę. Próbujesz przepłynąć jak najszybciej do... Kurde, gdzieś mi się tu czai, czy to jest trup po prostu? O nie, w tą krew płynąłem! Dobra, dobra, nie, my stąd spadamy.
płynę do głównego zadania. Zobaczymy, jeżeli wykonam tutaj to zadanie. O nie, płynie już po mnie zesraniec. Najgorzej. Dostanę splójki. Dobra, zobaczmy jak to wygląda. Chyba tutaj wyląduje, co? Byłaby to dobra miejscówka? Chyba tak. Ale też słyszałem, gdzieś mi pikło radio... O, skubany. Dobra, nie wiem, czy to jest dobra miejscówka, żeby tutaj wyjść. Ale... Artem! On na mnie nie zwraca uwagi, więc... Ja nie będę mu wchodzić w drogę. Biegnę po prostu. Muszę też poszukać bazy, żebym mógł się w razie czego skampić. Radiacja jest na razie do połowy, więc generalnie nie jest przerąbane, ale z tego co zauważyłem... Słyszeliście? To flaga tylko. Dobra. Aha, później jeszcze widzę noktowizor wleci. Dobra. Co jest? Anka, cześć Anka. Артём, ты меня звал. Там было так хорошо. Но я тебя услышала. Ну и как бы я тебя одного... Dobra, dobra, już masz maskę. Skąd się dusić? Teraz stąd wyjść. Dobra, tędy nie wyjdziemy. Dawaj mi te grzyby. Czy ja mam jakoś zabrać? Dobra, obstawiam, że to jest dobry moment, żeby się tutaj zatrzymać. Troszkę krótszy odcinek, 27 minut, ale przeszliśmy tak by jeden etap i będziemy szli kolejny już w następnym. Także się z wami żegnam, spadam, ale wrócę. Pozdrawiam was. Cześć. O, 14 codziennie. Yo!